No dzień dobry, dzisiaj na podstawie moich 3 ulubionych sukienek opowiem Wam o tym, jakie mam kryterium, a jakie właściwie miałam kryterium, kiedy kupowałam swoje ubrania, ponieważ ostatnio na Instagramie dodałam właśnie informację, że lubię kupować ubrania, które są na cały rok. Też jeżeli oglądacie moje filmy z szafy, to wiecie, że ja robiąc porządki i przemeblowania szafy na pory roku, nie mam takich wielkich metamorfoz, bo właśnie mam rzeczy na cały rok. I dzisiaj na przykładzie moich 3 ulubionych sukienek, takiej, takiej oraz takiej, opowiem Wam różnicę między nimi, dlaczego na przykład ta i ta jest moją ulubioną, a tą noszę tak często, bo dzięki temu myślę, że to jest jedna ze złotych zasad, dlaczego nie muszę mieć ogromnej szafy i wystarcza mi tylko kilka wieszaków. Zapraszam. Dla mnie najważniejsze jest, żeby ciuch był uniwersalny. Uniwersalność to jest klucz, którym się posługuję. I pamiętam, że od zawsze starałam się, żeby moje ubrania były takie na co dzień, na święta, po domu, żebym czuła się w nich super znakomicie każdego dnia. No i właśnie taką sukienką jest ta sukienka, którą mam od tych wakacji, która jest mega wygodna, z bardzo dobrego materiału, bo jest z wiskozy, ma taki nienachalny krój, więc mogę ją nosić codziennie, mogę ją założyć do fajnych butów na jakąś imprezę, ale mogę ją nosić równie dobrze jako dres po domu. Natomiast druga sukienka, która jest moją ulubioną sukienką, to ta z bawełny, z t-shirta, którą dostałam po sesji zdjęciowej właśnie dla tej marki. I to jest sukienka, której nigdy bym nie kupiła, bo właśnie jest ta różnica, że to i to jest moja ulubiona sukienka, ale tą noszę praktycznie 200 dni w roku, a tę mam na sobie około 2 razy w roku. Czym to jest spowodowane? Tym, że jest... spada z wieszaka, to po pierwsze. Po drugie, już takie istotne, ma bardzo określony krój. Ona się nie nadaje po domu na pewno, ona się nie nadaje na zwykłe wyjście z koleżanką, bo jest takie, o, się wystroiłaś. Nadaje się tylko na takie, wiecie, wyjścia do teatrów, jeżeli po domu, to jedynie na jakieś wigilie. I kocham ją i to była moja sukienka, którą nosiłam na wszystkie okazje, a mimo wszystko tych okazji w roku jest naprawdę niewiele, więc takich sukienek właśnie i takich rzeczy w swojej szafie nie szukam, bo... to jest coś, co uwielbiam, co noszę, czego nie wyrzucę, a co noszę tylko kilka razy w roku. Tak samo mam z marynarką, którą kupiłam, bo chciałam marynarkę, ale ją też zakładam tylko kilka razy. No i tu jest pytanie, czy takie rzeczy też są potrzebne w szafie? Mając tę sukienkę, wiem, że nie, bo bardzo łatwo jest mi zamienić tę sukienkę na tę. I ona ma jeszcze dodatkowo milion dodatkowych plusów, gdzie mogę ją właśnie założyć do teatru, z czerwonymi ustami, ze szpilkami, z ładną biżuterią, z ładną fryzurą. Natomiast tej nie mogę zamienić na dresowy ubiór, więc właśnie dzięki temu, że nie kupuję takich ubrań tylko na konkretną okazję, mam w domu mniej wieszaków, które muszę poświęcić na ubrania. No ale jest też trzecia sukienka, ją kupiłam bardzo dawno temu i to była sukienka również z H&M-u, bo ja wszystkie rzeczy mam praktycznie z H&M-u z tych wcześniejszych lat. To jest również wiskoza i to jest sukienka pośrednia między tymi, czyli ona jest idealna na wyjście, jest idealna na co dzień, bo czuję... to nie jest taki luz jak w tej, ale czuję się w niej, że muszę mieć na nią humor, ale jak już mam humor, to naprawdę mogę ją założyć na co dzień, bo wtedy jestem taka wygalowana i tak się świetnie czuję. Natomiast przechodzimy do drugiego podpunktu, który jest dla mnie istotny na maksa. Ona nie jest całoroczna. I to jest właśnie moje drugie kryterium. Rzeczy muszą być całoroczne, bo inaczej są noszone tylko czasami. I mam kilka sukienek w swojej szafie, które są tylko letnie i które są noszone no rzadko. I na przykład ta sukienka jest typowo
Właśnie żadna. Ona nie jest typowa, bo ona jest teoretycznie typowo letnia, bo ma ogromny rozporek tutaj na nogach, jest taką sukienką maxi, ale ma długi rękaw i przez to na takie wielkie upały, mimo że jest wiskozowa, no nie zdaje egzaminu. Więc właśnie dlatego to jest moja ulubiona sukienka, że ona jest na wszystkie pory. Więc pierwszą kwestię, czyli to, w jaki sposób wybieram sukienkę, żeby była jako dres, żeby była jako zwykły ciuch i żeby była jako sukienka albo rzecz wyjściowa, mamy już ustalone. Natomiast właśnie drugi podpunkt, który wzbudził największe zainteresowanie i największe emocje na Instagramie, było to, jak zrobić, żeby ciuch był całoroczny. Ja, kupując tę sukienkę, nie przypuszczałam, że ona będzie całoroczna, ale tak ją pokochałam, że mam swoje sposoby, jak sprawić, żeby rzecz letnia była całoroczna i żebym mogła ją tak wycisnąć całymi garściami po prostu. I dla mnie ciuch, jeżeli jest letni, to też często dostaję takie informacje, jak pokazuję swoją szafę, że ja bym zamarzła w tych ciuchach, jak można nosić zimą takie lekkie ciuchy. No a można, bo na przykład po domu noszę ją samą, ale jak już chcę gdzieś wyjść, to mam taki zestaw basiców, czyli podkoszulka czarna, grube rajstopy, grube skarpety, i wiadomo, nie? Jakiś szal, kurtka, no to są podstawowe rzeczy takie już na wyjście, ale właśnie jeżeli jest zima, to u mnie wlatują czarne rajstopy, czarna podkoszulka i dzięki temu ta rzecz już jest ciepła, bo jest warstwowo, wiadomo, w Polsce ubieramy się na cebulkę, więc im rzecz jest lżejsza, ale im jest więcej rzeczy, tym jest lepiej. Pamiętam, że jak już była taka pierwsza jesień po lecie, to tak się śmiałam, bo właśnie zakładałam tę sukienkę, pod spód zakładałam rajstopy, grube buty, pod spód zakładałam też podkoszulkę, to i na to bluzę i na to kurtkę i wyglądałam jak taki żuliks, który po prostu chce nosić swoje ulubione rzeczy albo rzeczy, które tylko ma. I pamiętam, że śmiałam się, dodawałam na Instagrama takie zdjęcie, że hehehe, kiedy chcesz połączyć wszystkie swoje ulubione rzeczy w jedno. No i tak szłam do mojej mamy i mówię, dobra, no jest mi ciepło, jest mi mega wygodnie, nic mnie to nie obchodzi. I pamiętam, że wracałam do domu, Piotra nie było, i taki chłopak mnie zaczepił, biegł za mną i mówi, świetnie wyglądasz, o co chodzi, świetnie wyglądasz, ja tak mówię, serio, jak żul, no i było mi bardzo miło, więc tak. Tak to właśnie jest. No i jest mnóstwo rzeczy, które mam, które właśnie noszę całorocznie. Na przykład, wiecie, bluzki z krótkim rękawem. O, to też jest dobry przykład. Ja nie mam bluzek z długim rękawem, tylko mam bluzki z krótkim rękawem, które w wakacje noszę same, a w zimę noszę z podkoszulką i z bluzą. Więc tak to właśnie jest. I wiecie, ktoś może się ze mną nie zgadzać, ktoś może mówić, że to jest absolutna bzdura, ale u mnie świetnie działają właśnie te dwie zasady, ponieważ bardzo dobrze widzę w tym, że nie mam ciuchów tylko na chwilę, nie mam ciuchów tylko na jeden sezon, któryś z pór roku, tylko mam właśnie szafę całoroczną i mogę z niej wyciskać ile chcę. Pamiętam również, że miałam kilka rzeczy już od dawien dawna, na przykład spodnie lub spódnice, które rzeczywiście odkładałam i już ich nie nosiłam, bo wydawało mi się, że one mogą być tylko na lato. A potem wiecie, założyłam raz, drugi pod nie rajstopy, ciepłe skarpety i było mi mega wygodnie, mega ciepło i dzięki temu zyskałam, wiecie, kilka kolejnych par spodni, które mogłam wykorzystywać również zimą. I to nie były spodnie nowe, tylko stare. Dzięki temu nie miałam już takiego takiego właśnie poczucia, że muszę mieć więcej spodni jeansowych na zimę, bo nie mam w czym chodzić. I tak jak Wam dodawałam ostatnio lookbook, w którym mówiłam, że właśnie to była pierwsza zima, podczas której czułam się świetnie, to właśnie jest spowodowane tym, że od kilku lat przestaję szeregować rzeczy na letnie i na zimowe, bo kiedy w lecie się czułam w czymś świetnie, to staram się to przełożyć również na zimę, żeby dodać właśnie jakieś ciepłe dodatki i żeby czuć się w tym również świetnie zimą. I to jest właśnie taki mój do tego klucz. Może to jest właśnie dla Was podpowiedź, żebyście przejrzeli swoją szafę, sprawdzili, czy coś rzeczywiście odłożyliście na kupkę letnich rzeczy, a możecie to nosić
teraz, jakby całorocznie, również zimą. U mnie naprawdę najlepiej się sprawdzają czarne rajstopy, czarna podkoszulka. Ja po prostu, wiecie, zakładam taki kombinezon, jest mi już w nim ciepło i na ten kombinezonik czarny zakładam dopiero rzecz wierzchną, czyli taką ładną, która sprawdza mi się świetnie, w której czuję się doskonale, więc pomijając to, że wyrzuciłam lub sprzedałam wszystkie rzeczy, w których mi było niewygodnie, to dzięki temu, że mam właśnie szafę całoroczną, nie mam poczucia, że a na lato nie mam rzeczy, a na zimę nie mam rzeczy, a na jesień nie mam rzeczy. Skoro cały rok jestem w stanie się ubrać, no to nie ma pory roku, w której nie ma dnia, nie ma pogody, w której nie mogłabym się ubrać, bo wystarczy po prostu mieć lekkie rzeczy, pod które można założyć jeszcze jedną warstwę, lub wszystko to zdjąć i nosić tylko jedną warstwę, albo na przykład zimą mieć 5 warstw, latem mieć jedną, a jesienią mieć 2 albo 3. Wiecie, no taki jest mój sposób, którym chciałam się z Wami podzielić. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie, bo nie wiem, czy to nie jest zbyt chaotyczne. Z chęcią na nie odpowiem. Też szykuję film, o którym Wam mówiłam właśnie w lookbooku, czyli będę odpowiadać na Wasze pytania, na Wasze obawy odnośnie właśnie minimalizowania szafy, więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Ja tymczasem ściskam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, czekam na Wasze opinie w komentarzach i czekam może na, nie może, tylko na pewno, czekam na Wasze sposoby na minimalizowanie szafy albo jakiś schemat, który macie przy kupowaniu ciuchów. Może być zupełnie inny niż mój, możecie napisać, że nawet nie macie takiego schematu, ale że mój Wam jeszcze nie odpowiada i że szukacie innego. Jestem mega ciekawa komentarzy, także ściskam Was serdecznie, pozdrawiam buziaczki, pa!